Katarzyna Szpak, wiek 46, zawód notariusz. Oskarżona o fałszowanie akt notarialnych ze szkodą na rzecz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zinwigilować i wydobyć informacje o współpracownikach. Stalin, chuj! Towarzyszko, jesteście oskarżeni o zniewagę władzy ludowej i towarzysza Stalina przez skandowanie w lokalu o charakterze taneczno-muzycznym hasła Stalin. Stalin. Męski narząd płciowy. Chuj. Przez cecha. Możemy o tym zapomnieć, jeśli wyjaśnimy sobie inną sprawę. Jak to było, towarzyszko, z tymi aktami notarialnymi? To te cegły chodzi. Sąsiad mi je załatwił, Birkut, spod piątki. Jaki cegły? Pytam, kto wam pomagał fałszować dokumenty? Nazwiska. Nazwiska! Przecież powiedziałam nazwisko. Ja bym je zapisała. Chciałem, ale za chwilę. Mogę zdjąć? Bo mi się pomnie. Może jednak wrócimy do tego chuja. No odpuść! Dlaczego tak kurczowo się trzymasz tego? Stalina! Siadaj! Wiesz, jak kończą takie jak ty? A tu była jedna taka. I zgadnij, co teraz robi. Od 20 lat jest w więzieniu i raczej nie pójdzie na rozdanie świadectw swojej córeczki. Wejdź. Co się gapisz? I co myślisz? No nie wiem. Co się dzieje z tą młodzieżą? Jeszcze gorszy od poprzedniego. Dołączności? Miękki chuj. Nie to, co towarzysz. Stalin.